Spółka istnieje na rynku od 10 lat. Specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne. Najbardziej znana marka spółki to jest Real Boxing, które zostało wydane w 2013 roku, a następnie w 2015 roku dodaliśmy marki Real Boxing Rocky Balboa z serii filmu Rocky. W tym roku planujemy wydać kolejne odsłony gry, tym razem z wielokrotnym mistrzem świata Manny Pacquiao, ośmiokrotnym mistrzem pochodzenia filipińskiego. W kwietniu tego roku planujemy właśnie wraz z nową walkę, która będzie wyemitowana na żywo, wypuścić kolejną wersję tej gry. Także gra będzie oparta na grze, która już istnieje. W związku z tym oczekujemy, że będzie również dobrze odebrane przez rynek. Natomiast Real Boxing to jest jedna marka. Parę dni temu spółka publikowała kolejną grę pod tytułem Highway Getaway. Jest to gra wyścigowa, również na urządzenie mobilne. Gra została wydana na platformie iOS, iTunes w tym momencie i uzyskała bardzo ciekawe wyniki w rankingach na całym świecie. Jest bardzo często pobierana przez graczy na całym świecie, między innymi w Chinach, ale nie tylko. Osiągnęła pozycji w top 10 najchętniej pobieranych gier na całym świecie. Jest to pierwszy tytuł, który wydaliśmy na nowo w tym roku, natomiast tak jak wspominałem, w kwietniu planujemy wydania tytułu Real Boxing Manny Pacquiao. W czerwcu spółka planuje premierę kolejnej własnej produkcji, gra pod tytułem Metal Fist, która jest gorąco oczekiwana też przez rynek. W czwartym kwartale tego roku planujemy premierę kolejnej gry, też na urządzenie mobilne. Będzie to gra typu RPG w otoczeniu science fiction. Gra planowana jest właśnie na czwarty kwartał, więc będzie to czwarty już tytuł w tym roku. Inaczej mówiąc, bardzo dużo będzie się działo w naszej spółce w tym roku, więcej niż w zasadzie kiedykolwiek w naszej historii. W tym roku planujemy, jak wspominałem, cztery nowe premiery. W związku z tym mamy nadzieję, że to znajdzie też odzwierciedlenie w naszych sprawozdaniach finansowych. O tym, jak będzie ten rok, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, prognozy też nie publikujemy. Także mamy nadzieję, że będzie to ciekawy rok. Wierzymy w to, że ze względu na tak dużą ilość atrakcyjnych tytułów, znajdzie to też odzwierciedlenie w naszych sprawozdaniach finansowych. Branża gier nie tylko, że osiąga coraz więcej zainteresowania wśród graczy, ilość urządzeń mobilnych rośnie, ilość smartfonów rośnie, w związku z tym więcej osób jest w stanie skorzystać i bawić się takimi grami coraz bardziej zaawansowanymi. Natomiast widzimy też, że w związku z wzrostem zainteresowania od strony konsumentów i wzrost przychodów z całej branży, rośnie też stopień konsolidacji. Parę spektakularnych przejęć zostało dokonane w ubiegłym roku i poprzednim, co w naszej ocenie oznacza, że konsolidacji będzie następowała w dalszym ciągu. Jak chodzi o sam rynek, on się rozwija dynamicznie, a najbardziej rozwija się właśnie segment gier na urządzenia mobilne. W tym momencie stanowi on największy kawałek tego rynku, licząc razem z smartfonami, urządzeniami mobilnymi, mini konsolami, czyli iPady i inne tego rodzaju urządzenia. Rynek się rozwija, coraz więcej graczy w nim się angażuje i w związku z tym przychody rosną, wraz z tym też rośnie zainteresowanie takich spółek. W Polsce bardzo atrakcyjny rynek pod kątem zarówno jakości programistów, inżynierów. Produkty, które wypuszczane są na rynku, cieszą się coraz większym zainteresowaniem, więc oznacza to, że w Polsce bardzo dobrze robimy gry atrakcyjne, które osiągają swoje rynki zbytu na całym świecie. To o technologiach w zasadzie nikt nie recenzuje, nie mówi, natomiast
Mamy zespół specjalistyczny w spółce, który zajmuje się rozwojem właśnie własnych, nowatorskich i innowacyjnych technologii. Jest to zespół inżynierów, które tworzy własne rozwiązania, które mają na celu zwiększenie właśnie monetyzacji z naszych gier, które oczywiście dążą też do tego, żeby doświadczenia graczy wewnątrz gry było optymalizowane. Także chcemy tworzyć jakościowych gier, natomiast takie gry, które odpowiednio są przygotowane, potrafią monetyzować. Po to, żeby lepiej monetyzować, potrzebne są narzędzia analityczne. Jeżeli one nie są dostępne na rynku, to staramy się we własnym zakresie takich tworzyć i właśnie tak to robimy. Więc to na pewno jest jeden z elementów, który wydaje nam się, pomaga nam w tej ekspansji na rynkach globalnych.